na imię Mikołaj. Tak, tak. Chciałbym panią zapytać, czy uważa pani, że Unia Europejska jest dla Polski źródłem demokracji? Myślę, że tak. A co pani sądzi o roli Polski w Unii Europejskiej? Czy Polska ma dużą rolę w Unii Europejskiej? Moim zdaniem jeszcze trochę za małą, to powinna mieć troszkę większą, ale no, nie wiem, czy dobrze myślę, ale to jest pani pytanie. A czy bierze pani udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Nie. Nie głosowała pani w ostatnim tygodniu? Nie. A co pani sądzi o odejściu do Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, do tzw. Brexitu? No nie wiem, nie mam zdania na ten temat. A zna pani kogoś może ze swojej rodziny, pośród znajomych, kto został w jakiś sposób na kogo Brexit wpłynął? Czy to jest na przykład w Wielkiej Brytanii? A co pani sądzi o przepływie ludzi w Unii Europejskiej? Czy to dobrze, że ludzie mogą swobodnie przemieszczać się z kraju do kraju, że mogą zmieniać swoje miejsce zamieszkania? Myślę, że tak, zdecydowanie tak. A czy pani osobiście chciałaby... jak pani ocenia swoją wiedzę na temat Unii Europejskiej? No, chyba niską. No, nasza niestety też nie jest zaraz, jak ale czy chciałaby pani dowiedzieć się więcej o Unii Europejskiej? Czy uważa pani, że jako powiedzmy obywatele Polski, obywatele Unii Europejskiej, czy powinniśmy uczyć się więcej o Unii Europejskiej? Myślę, że tak. I jak pani sądzi, jaki sposób edukacji byłby najlepszy? Nie wiem. Myślałam o tym w ten sposób. Czy chciałaby pani, żeby na przykład w szkole było więcej... No mnie to już tak nie dotyczy, ale myślę, że to by był dobry pomysł bardzo. Tak. Dobrze, myślę, że to jest wszystko, o co chcieliśmy zapytać. To w takim razie bardzo pani dziękujemy. Dziękuję również.